A świat z perspektywy miejscowości Napa w Kalifornii obserwuje Paweł Cetliński. Dzień dobry panu. Dzień dobry i dobry wieczór. Bo pan jest jeszcze wczorajszy, tak by pewno Wiesław Gołas zaśpiewał w kabarecie starszych panów. Jak z perspektywy wczoraj wygląda to nasze dzisiaj? No u nas wygląda to, tak powiem, nieciekawie. Jest dużo takiej niepewności. Ja osobiście czuję się niepewnie. Było jedno, znaczy w samej Napie, nasza miejscowość jest stosunkowo spokojna. W większości jest to populacja latynoska, no meksykańska można powiedzieć, więc u nas dużo jakichś protestów nie było i był jeden wielki protest w niedzielę, ale był on spokojny, było 400 osób. Ale koło nas jest miejscowość, gdzie jest duża właśnie, duża populacja Afroamerykanów. Miejscowość nazywa się Vallejo. I tam dzisiaj doszło do kolejnych protestów. Niestety jedna osoba zmarła. Została postrzelona przez policjanta. Nie wiem, czy to był Afroamerykanin, ale był wielki protest przy stacji policji. Przy komendzie, przepraszam. Więc jest, no jest dużo takiej niepewności, trochę nie ma, na przykład jeżeli ktoś chce wyjść do centrum miasta czy do restauracji, no to jest, nie jest to do końca takie bezpieczne. Co ciekawe, wprowadzono teraz w większości tutaj hrabstw godzinę policyjną, czyli tak na przykład teraz jest u nas godzina 22:00. Nie można wyjść na ulicę, jeżeli nie ma się odpowiedniego powodu. Znaczy można pójść na przykład do apteki, ale tak pochodzić sobie czy do restauracji pójść nie można. Także godzina policyjna trwa od 20 do 5 rano, ale też są pozamykane niektóre sklepy na parę dni w obawie przed jakimiś napadami. Także no nie jest do końca ciekawie. Ja akurat wjechałem z Napy na 2 dni, bo u nas w końcu trochę się poluźniło, jeśli chodzi o koronawirusa. Jesteśmy jak w Kalifornii, jakby w takim, jak to nie wiem nazwać po polsku dokładnie, w drugim stopniu otwierania, w fazie drugiej otwarcia. I można teraz chodzić do restauracji, otwarte już kościoły. Ja jestem katolikiem, więc cieszę się, że mogę w końcu pójść na mszę świętą. I pojechaliśmy do znajomych, do miejscowości takiej Guerneville. I byliśmy po drodze w miejscowości Petaluma, gdzie właśnie odbywały się protesty, więc widziałem na żywo taki protest. Nie było akurat w Petalumie wiele osób. Głównie, tak jak moje było czucie, chyba ludzie po prostu chcieli się wykrzyczeć, bo nie wiem, może niektórzy z państwa wiedzą, ale często w Stanach, jak się protestuje, ja też byłem kiedyś o proteście, to stoi się na ulicy i jeżeli ktoś się popiera, to no ludzie wtedy trąbią w samochodzie i to jest zawsze tak bardzo entuzjastyczne, wszyscy się cieszą. Więc ja miałem trochę takie wrażenie, że było tam dużo ludzi młodych głównie, ale też starsi i chyba oni wymachiwali tymi hasłami typu Black Lives Matter, sprawiedliwość dla George'a Floyda, tylko po to, żeby po prostu było trochę huku i mieli trochę rozrywki, no bo jest takie wrażenie trochę, że ludzie chyba po tym zamknięciu w domach wreszcie mogą wyjść i się wyżyć. Ale tak, w większości raczej są protesty pokojowe i nie ma rozrób, ale na przykład my chcieliśmy z żoną pojechać do San Francisco, bo dawniej byliśmy po prostu, odwiedzimy, mieszkamy daleko. Napa jest jakoś, nie wiem, 70 kilometrów może. No to nie można czasami wjechać teraz, bo protestujący blokują autostradę, między innymi słynną autostradę 101, nie można przejechać. Także do dużych miejscowości raczej się nie jeździ. Także no jest trochę nieciekawie. A spodziewał się pan, że Stany Zjednoczone, supermocarstwo największe na świecie, jest taką beczką prochu, z którym iskra może podpalić? Tak, znaczy... I co zależy, myślę, od stanu, bo Kalifornia jest jednak znana z tego, że tutaj raczej jest większa taka akceptacja, tolerancja, może nawet aż do przesady.
I rzeczywiście, jak ja pracuję w winnicy i często spotykam gości ze wszystkich Stanów i czarnoskórych też, z nim rozmawiałem często. I oni opowiadali mi różne historie i rzeczywiście, trzeba przyznać, zdarzają się jakieś przypadki rasizmu w Stanach Zjednoczonych, ale myślę, że to, co podaje się w mediach, to są z reguły te... Znaczy, i według mnie przynajmniej jest ich mniej niż jak widzi się w mediach, tylko jeżeli one gdzieś tam się zadzieją, no to wiadomo, media to teraz pokazują. I ja myślę, że jest takie napięcie i ta iskra, znaczy napięcie rasowe jest, ale czy to będzie aż taka rewolta, że po prostu Stany Zjednoczone zapłoną, to raczej wątpię, bo choćby dzisiaj była podana informacja, że ta godzina policyjna ma być zdjęta w środę, więc jeżeli tutaj jedno z największe miasto w Bay Area, czyli tutaj w okolicy Zatoki San Francisco, ma zamiar zdjąć tą godzinę policyjną w środę, znaczy, że oni chyba zakładają, że po prostu ludzie się wyżyją, protestują, że tak powiem, i to przejdzie. Także ja jestem raczej pozytywny, myśli, jak po amerykańsku można powiedzieć. Czy te nastroje zostały uspokojone przez fakt, że czterech policjantów zostało aresztowanych? Ja myślę, że raczej to jest ciężkie pytanie, bo to są jakieś takie symbole według mnie, które mają właśnie uspokoić, ale bo jest różnica między protestem a rozrubą, że tak powiem. Także chyba ci, którzy chcą rozruby, no to nic ich nie uspokoi, bo prawda jest taka, że nikt chyba nie usprawiedliwia tego, co zrobił ten policjant. I nieważne, czy jesteś konserwatystą, czy jesteś demokratą, czy masz liberalne poglądy, czy takie, siakie. Nikt nie słyszałem, żeby popierał tego policjanta. Także myślę, że to jest tylko jakiś taki pretekst do tego, żeby wprowadzać coś większego politycznie, żeby właśnie wprowadzać jakieś zmiany, żeby ci, którzy są na przykład przeciwko rządowi, anarchiści czy inne organizacje, żeby zacząć jakieś rewolty. Więc z jednej strony wiele osób tutaj popiera to, że ten policjant został skazany, no i ci inni policjanci, ale jest coś takiego tutaj właśnie, jeśli chodzi o ten dyskurs na temat rasy, jest coś takiego jak white guilt, czyli można powiedzieć, nie wiem, białe poczucie winy, czy poczucie bycia tego, że jesteś białym. I tak naprawdę ja mam przynajmniej takie poczucie osobiście, że jest wiele organizacji czy liderów wśród czarnoskórych, którzy próbują wprowadzić takie poczucie, że ty jesteś biały, ty zawsze będziesz winny naszej historii. Na szczęście to jest mniejszość. Większość tutaj moich znajomych Afroamerykanów takie myśli, ale myślę, że taki symbol był skazania tych policjantów, ale czy on zakończy protesty tych, którzy chcą rozruby, a nie protest tak naprawdę, to wątpię. To jeszcze powiedzmy, jak z perspektywy mediów amerykańskich ten dzień, czyli 3 czerwca, upłynął? Ogólnie było, znaczy jeżeli chodzi o lokalne media tutaj, to raczej było taki przekaz, że wszystko się uspokaja. Znaczy no, jedna była tragiczna historia, tak, tej osoby, która zmarła w Vallejo w czasie protestów. A też muszę zaznaczyć, że ci protestujący są ściągani do innych miast, bo na przykład u nas w Napie nie ma tak naprawdę społeczności Afroamerykanów, jest może ich kilku, więc ci protestujący, oni są po prostu ściągani z innych miast i to też powoduje problemy. Ale ogólny był przekaz taki, że wszystko raczej zmierza ku uspokojeniu, ale tutaj przynajmniej rząd stanowy Kalifornii i hrabstwa wprowadzają zaostrzeżenia w celu no, bezpieczeństwa, bo wolą raczej huchać na zimne niż wprowadzać pełną wolność. Tak? Aby te ogólne wiadomości z Nowego Jorku, wiadomości z Waszyngtonu?
Jeśli chodzi o, znaczy, to jest ciekawe, bo jeżeli żyje się na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, jak w Kalifornii, czy w Oregonie, czy w Waszyngtonie, to zawsze ten Nowy Jork i Waszyngton to jest zupełnie inny świat. I tak to się ogląda trochę w telewizji, jak wręcz wydarzenia z innego kraju prawie. Ale, no ale cały czas są dyskutowane te wydarzenia. No i cały czas widzimy w telewizji czy na Twitterze filmy, jak atakują tutaj sklepy ci protestujący, czy gdzieś tam są przepychanki z policjantami i tak dalej. Więc raczej mamy dużo jest takich obrazów właśnie tych protestujących, no i dużo jest komentarzy. No zależy, jako telewizja się ogląda, tak? W telewizjach bardziej konserwatywnych jest właśnie więcej informacji o tym, że jest to wykorzystywanie tej sytuacji z George'em Floydem do protestów. W stacjach bardziej liberalnych oczywiście jest głównie taki przekaz, że ci ludzie są zdenerwowani, dużo w nich wściekłości i teraz mają szansę się wyżyć, znaczy tą wściekłość wyrazić. Takie są jak gdyby dwa obrazy. To nie wiem, czy do Napa, do tego innego świata w Kalifornii dotarły informacje z Polski, że 28 czerwca będą wybory i w tych wyborach oczywiście będą mogli brać udział Polacy mieszkający za granicą. Czy zamierza pan brać udział w wyborach prezydenckich w Polsce? No właśnie, dobrze, że pan o tym wspomniał, bo słuchałem radia wnet przed naszym wywiadem i dowiedziałem się o tym. I właśnie dzisiaj w dzielnicy, tam gdzie jest komisja do głosowania dla Polaków, to jest Mission District w San Francisco, był największy protest. Na szczęście pokojowe było około 4000 osób. Ale tak, na pewno jak się sytuacja uspokoi i będzie można głosować, na pewno się wybiorę na wybory i oddam głos. Czyli nie korespondencyjnie, a osobiście, i będzie pan miał okazję, żeby z żoną pojechać do San Francisco. Teraz w Kalifornii wieczór, piękny, ciepły wieczór, stoi pan w ogrodzie i patrzy pan w gwiazdy, tak? Czy nie? Tak dokładnie to patrzy raczej w księżyc, bo jest prawie pełnia i słyszałem jakiegoś kojota w okolicy, także próbuję go wypatrzeć. To życzymy w takim razie powodzenia i dobrych snów i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Miłego dnia. Miejscowość Napa. Wieczór w Kalifornii. Paweł Cetliński był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:25 i teraz w Poranku Wnet zaśpiewa Albert Hammond.